Już 15. Witam się z wami Grzesiura Vlogersa, że mi się odbiło, ale to po orężadzie. Filmy, które oglądałeś, może nie oglądałeś z rodziną. Odcinek 15. Dzisiaj film jest o czterym pancernie i pies. Tak wygląda przód, a tak wygląda tył. I jest to, są napisane, są dwa odcinki. Odcinek trzeci, gdzie ty, my, tam. Granica. Odcinek czwarty. Psi pazur. No, pewnie kojarzą każdy ten odcinek. Dobra, i tutaj mam jeszcze opis tego filmu. Może wam czytam szybko, tak na szybko. Cztery pancerni i pies. 1966 roku. Przychodzi żołnierzem z młodego wojskowego polskiego, którym czołgiem na numer 102 przymierzają polską walczą o jej wyzwolenie. No, to tyle w sumie. No, dosyć krótki. Chyba że pogadamy w sumie, możemy w sumie pogadać jeszcze na temat koniec tej, powiedzmy, serii już, bo to już jest koniec. Czekajcie, albo dobra, zrobię pauzę i zaraz do was przyjdę. No, co ja tu chciałem powiedzieć, na koniec tak chciałem podsumować w sumie tę całą serię. No, różne były odzewy, różne, bardzo różniste. Czasami 70 przywaliliście wyświetleń, czasami różnie. Te w sumie powiem wam, te filmy na VHS tutaj, bo mam akurat jestem w tym pokoju, co nagrywałem z niego te filmy na VHS, no to Strażnik Czasu dobrze się przyjął, Bruce Lee, Wejście Smoka się przyjęło dobrze. No i w sumie to wszystko. Tak, Bruce Lee ma 90 chyba parę wyświetleń, czy Strażnik Czasu ma 70 parę, także to nie, też nie jest źle. A no i jeszcze się przyjął filmy z VHS, Kariera Nikosiadyzmu, 88 wyświetleń, także no ładnie dosyć, powiem wam szczerze. No co tu dalej, jutro pewnie się zastanawiacie, co będzie jutro. Natomiast jutro, ażeby tak wam zaspoilerować, to będzie ostatni odcinek właśnie ze starej gry na słaby komputer. Jest to ostatnia gra, nie będę wam pokazywał oczywiście, jutro się dowiecie. I to będzie odcinek sezon szósty, odcinek pierwszy i tyle. Dobra, to w sumie to do jutra. Trzymajcie się. Do jutra. Do piąteczka. Hello.